Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z Żywych Trupów. Moi drodzy, na samym początku chciałem Wam bardzo podziękować, ponieważ jest mega aktywność pod tą serią. Jestem mega zadowolony. Pamiętajcie, 300 łapek, lecimy z kolejnym odcinkiem. A teraz sprawdźmy, jak potoczą się dalej losy naszej bohaterki o nazwie Clementine. Ta wyszła spod łóżka, faktycznie. Gdzie on poszedł? Mi się wydaje, że on jeszcze nie zdążył uciec, wiecie, ten gościu. Mi się wydaje, że on zaraz stanie gdzieś w chacie z boku. Dobra, jesteśmy w tym pokoju, na którym skończyliśmy ostatnią rozgrywkę. Clementine. Sarah. No i super. You know where he is, right? Come on, let's go. A man was here. What? What did she say? Someone came to the cabin. What? Clementine talked to him. O matko, od razu z ucha sprzedała. I tak by wszedł, o. He was coming in either way. I told you not to open the door for anyone. Santana, uspokój się. Did he say what his name was? Maybe it wasn't him. Patrz, nazywa się George, czemu to tam chodzi? O. He said his name was George. George? That's what he said. Look, Clem, just tell us what he looked like. What was he wearing? Did he sound different? Miał wąsy. How old was he? He had a mustache. Like mine, or more like Alvin's? It was droopy. He talked about you, Dad. Jakiś znajomy. Z wojska pewno. Your dad's the nicest man I know, which is why he's not gonna do anything crazy or not nice, right? Right. You know these are bad people, sweetie. They will do or say anything to hurt us. Ale on jej wpierdziela w głowę siano, nie? He saw a picture of me. A picture? What were you doing taking pictures? Carlos. What? You need to calm down. Alright, you're scaring your daughter. To był stary. It was Sarah's idea. Aha, to był pomysł Sary. Dobra. Od razu. Się strzelona z ucha, nie? Scouting. We got lucky. He wasn't expecting to find us. Ona się rozpryła, no to ja też tam delikatnie, nie? Piłeczkę odbiłem. Well, he was too smart to stick around, but he'll be back with the rest. We don't have much time. He's right. Everyone pack up. We're moving now. Alvin, wait. Alvin i wiewiórki. We have to leave now, sweetie, before he comes back with more bad guys. But it's gonna be okay. Dokąd idziemy? Go get your things. Where are we going? Anywhere but here. Into the mountains, maybe. Clem, I don't na know K2. What I told you, but William Carver is a dangerous man. He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you, but now that he's seen you, you'll be safer with us. On tak pewnie z pewnością. Obserwował ich kryjówkę, poczekał aż wszyscy dorośli wyjdą, zostały tylko dziewczynki, dopiero wbił do tej chaty, co nie? Czyli gościu faktycznie był mądry. Pryszcz mu wyskoczył. Chodź, stary, wycisnę. Hey, Clem. Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little on edge. A tam kudłata pierdzielisz. It's a tough time right now with the pregnancy and all. You and Alvin. Dlaczego ściga cię Carver? O. Why is Carver after you? Carver, przepraszam. After me? Oh, you mean us? It's a long story. He has a hard time letting go. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. Alvin and I still don't know what to call her. Or him if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? A ty, Clem, gdzie idziesz już tam w chabazie? Aha. Zobaczyć tego ziomusia. Nie pamiętam, jak on się nazywał, kurczę. That's where we were. Uwaga. He's not in here.
Nie ma go. This was the last place I saw him. Maybe he's around here somewhere. No, stary, smutno, no co poradzisz? Keep your eyes open and stay in sight. On krwawił, czy po prostu coś ciągnął? Raczej tak na trawie krwi nie byłoby widać, co? Jakoś tak dziwnie troszeczkę. Dobra, ale idziemy zobaczyć. Podejdźmy. O kurde. Dobra, jest, rozpruty. Aua. Szkoda ziomeczka, bo jedyny prawilny był. Tak mi się wydawało, że w tej grze dobrzy ludzie szybko odchodzą. O, może tak powiem. Czyli ktoś tutaj jest. Son of a bitch. We need to go. Czyli on tak naprawdę mógłby przeżyć, ale dostał kulkę, tak? Coś ten deseń. No ale i tak był zarażony. Więc by i tak chyba zginął. Dobra, trudno. Patrzmy dalej, co się dzieje. Tell me how it happened. Uratował mi życie. He saved my life. Well, that was Pete. I'm sorry. A on Pete się nazywał, dobra. Dawaj, gościu, nie ociągaj się. Ketchup, nie ociągaj się. I'm worried about that kid. Keep an eye on him for me, would you? You sure you still want to come with us? Look, I know we got off to a rough start, and I can't make any promises it won't get rough. Tak, jestem z wami, dobra. Ciul z Chrystą. Yeah, I'm with you guys. And we are glad to have you. Jak ja będę tam szukał Krystę, to pewnie zaraz będzie kulka i koniec. A tak mamy większą ekipę trochę i będzie gitara. A z pewnością i tak później spotkamy gdzieś się, nie? Po drodze. It's gonna be okay, Beck. We have to keep moving now. It's our only choice. No i dobra, wczytywanko. 5 dni później. Nieźle, co? Ciekawe, co jedli po drodze. O kurde, jaki zerwany mostek. Czemu jak jest zawsze zombie apokalipsa, to też od razu musi być zniszczony most? Jakby zaczyna się zombie apokalipsa i most też choruje i się rozpada, bo to tak zazwyczaj jest pokazane. I miasto od razu jest zniszczone, wiecie, o co chodzi? To tak wszystko szybko się nie psuje. No ale dobra, fabuła musi być, lecimy dalej. Dawaj, Clem, dawaj, do góry, hop, hop. See anything? No. She better see something. We've been walking for a damn week. There's a lift or something. Chairlift? Must be that ski resort. I've never been skiing. Ja też nie. Jeździliście na nartach? Napiszcie w komentarzu. Bo ja jeszcze nie. Ale coś czuję, że bym się nadawał. That sounds like a good place to spend the night. Dobra. Zara pewnie coś takiego dziwnego ujrzymy. Jest kolejna chata. How big is it? It's pretty small. 40 metrów kwadratowych pokój jeden. There's the bridge. And does it look passable? I think so. Gówno, nie można, przecież jest dziura. No dobra. We have to cross that bridge. Let's go. Hold on now. We can't all go sprinting across that thing, okay? We get spotted out there, we're gonna be trapped. Going around that lake will take too long. Right, but look, we've got no idea who's out there. Okay, I'm gonna sneak across, make sure it's clear before we bring the whole group over. You think splitting up the group is a good idea? I never said it was a good idea, but it's better than risking everyone at once. What's your plan? Clem and I can scoot across low and slow, make sure nobody's waiting for us on the other side. We'll have a tough time covering you from back here. Well, we'll just turn back if it gets hairy. Clementine should stay here. She's what? She's just a little girl, Luke.
She's a valuable nie jesteś moim tatą, Carlos. Tio, this. You're not my dad, Carlos. And you are lucky you're not my father. Thank God. Pokazała pazurki, co? It's gonna be fine. Okay, we'll signal you guys in 10 minutes. Just watch for a light at the far side. I can go too. You stay with the group. I'm fine, Luke. I don't like this. Yeah, well, when's the last time you liked anything, Carlos? If something happens, I'll cover you. Come on. Hey, sorry about that. I just could really use your eyes, and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. You're just still on edge after the Carver thing. It's been 5 days. Why would Carver still be following us? No troszeczkę faktycznie to było takie dziwne, co nie? 5 dni. What does everyone want? Czego pragną wszyscy? Bezpieczeństwa. Safety? Close. O! Listen, what's the one thing a guy jedzenia? Hundreds of miles to get back. Food. Nope. Come on. Ja bym chciał tylko najbardziej jedzenia, no No nie rób ze mnie debila, gościu. Dawaj kolejną podpowiedź. You can ask Rebecca. Okay, I'm not gonna get in the middle of it. We've all made mistakes. Done things that we regret. Siedzimy już w tym po uszy. Seems like we're already in the middle of it. Tell me about it. Uwaga, coś się dzieje. Aha, nie. Myślałem, że my tutaj byliśmy. My tutaj jeszcze nie byliśmy. Ale podobna lokalizacja jak Clem wychodziła z wody, co nie? Taki klifik. Rozwalmy ich. Let's take them. I like your style. No jak? Let's kill some zombie. I'll take the big biatch. One. You get shorty. Wish we could use guns. Wezmę tego małego. Should be okay. Got it. Good. Let's do it. Całego. Dobra, pokaż. Prepare your weapons and fight. Coś pójdzie nie tak. 100%. Młotek mi kurczę utknął. Albo dźwignię zrób. To okiem wyjdzie. Oko wyskoczy tak. Co mam zrobić? Aha, w to. Dobra. Aha, dobra. Nice work, kid. Zapomniałem, że tutaj jest. Trzeba kliknąć myszką i prawo, lewo. Co wyglądają? Cali ubrudzeni krwią i wiesz, uśmiech ten. Nice. Lecimy dalej. No ci powiem, taki most to jest kolejowy, stary, opuszczony, czyli myliłem się. Myślałem, że to jest most po prostu z, wiecie, samochodowy, z asfaltem, że tak powiem. Z pewnością jakaś deska pęknie i spadnie na dół. Podkład kolejowy. No, troszeczkę jesteśmy w dupie śmierdzącej. Tak jak myślałem, coś się zaraz od Janie Pawli tutaj. Dobra. Dobra, Clem, dawaj go na łeb. W kostkę, cyk, tak jest. Teraz Achillesa mu rozwal. Dobra, może być w głowę. O, jaki wściekły ty. Ajajajajaj. Brać. Ależ ty ładny! Z szóstki ci wieje, mordo! Młotek mi spadł! O kurcze! No niedobrze, powiem wam, że nie tak miało to wyglądać wszystko, ale... Ale jest zadymka. Trzymaj się, Clem! Dobra, pięknie. Hyc! Unik, dobrze. Łap maczetę, pięknie. I na łeb, na łeb. No na łeb, dawaj.
Gnijąca panna młoda. No, dobra. Harakiri takie, nie? Trochę. Dawaj, 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 biegnij tam. Sierota, trzymaj. Dobrze. A, tak to rozpracował, napatęcie. No faktycznie, po co go zabijać, skoro on i tak już do góry nie pójdzie, co nie? No, mądre, 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 mądre. Szanuję, szanuję. Thanks, Clem. GG, mordo. Let's keep going. I co, znowu tak idę na żywca tym podkładem, co nie kolejowym, żeby wpaść na dół, kurczę. You see him? O kurde. Yeah. Jakiś gościu idzie. Just play it cool. And you do the talking. What? Why me? I don't want to get in a fight. You really think he chewed a little girl? Just don't make any sudden moves. And don't piss him off. Ja bym siebie zastrzeliła. Don't tell him anything. I'd shoot me. That's a hell of a thing to say. I'm just saying. Well, if it comes to that, I'll shoot him first. Dobre, bezbłędne, spoko. Fajnie, że ktoś na to wpadł. Well, who are you? Misiu Gogo. I'm Clementine, and this is Luke. Clementine and Luke. Tak, Lucky. A może to on sobie tak most rozwalił mniej więcej, żeby troszeczkę, wiecie, go uszkodził, żeby wiara nie wchodziła. O. Ciekawe. You don't look like assholes. Are you assholes? No offense or anything. To ty masz broń. You're the one holding a gun. Touché. Touché. North like everyone else. Everyone else? I see at least one group a day move through here. You all look the same. It's like a great migration of the days. Widziałeś Krista? O. Have you seen someone named Krista? Krista? Maybe. Really? No, I mean, a lot of people come through here. I don't know. A ty co tak sobie stoisz i bilety kasujesz na tym moście, tak? If you need food, I've got some canned stuff in that station back there. Well, that's awful nice of you. What's the catch? No catch. I've got plenty. Well, all right then. Thank you. Hey, no problem. Nice running into friendly faces out here. Like I said, I've got food and supplies back in the station. And if you want... O kurde, co zobaczył? What the fuck, man? What the fuck, man? What the hell is he doing? No, 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 he's with us. Nick! No! Don't shoot! No to miła twarz, nie? Miła twarz była, faktycznie. Spotkać kilku miłych twarzy. Chciał nam pomóc, dał nie. How do you know? Damn it, Nick, I told you not to shoot. How was I supposed to hear you? You gave me a clear shot. That shot rang out for miles. We gotta get off this bridge. Miłych twarzy, ale żebym powiedział przyjaznych, kurde. Nie wiem, co ja żem myślał, jak to mówiłem. O, gruba na ci do kula. What's that back there? I don't know. Looked like he had a gun on you. That asshole drew on me. He was about to shoot. Oh, was he? I'm telling you, man, he drew first. Well, that's not what it looked like to me. Zamknij się, Nick. Shut up, Nick. No, krótka piłka z mojej strony. Fuck you, Luke. You've been on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? Nie wiem. It happened so fast. But you were right there. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't... Don't fucking talk about him. You think he's with Carver? I don't know. O Picie, tak? Mówił. No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. Spadł z mostu. Na główkę. Fine. Look, can I talk to you alone? Są źli na Lucky Luka. Znaczy nie,
na tego o wafla. Hey Clem, you got anything to eat? Beck's dying here. Alvin, I told you I'm fine. Sorry, I'm out. Nawet bym jej nie dał. Still have those juice boxes. Yeah, me too. That man said he had food in the station. Mind checking it out? Maybe we could spend. Jasne. Sure. Idziemy sprawdzić. Puszki miał. Co może być w puszce? W puszce może być. Albo pogadajmy pierwszy z gościem. Może być tak. Sardynka. Paprykarz szczeciński. Pasztecik prochowicki z kogucikiem. Co tam jeszcze może być w puszce? Co? Zabiłeś swoją mamę? Sounds weird when I say it out loud, huh? Luke always used to push me. I never wanted to go into business with him. I remember when he sold me on his big plan. Some fucking plan. Case of beer in, he just said, Nick, we're burning daylight. And that was that. After 6 months, we were flat broke. I didn't care. We were having fun. I wish I was like him. I wish I could just keep moving all the time. I'm just not built like that. I'm sure they're talking about me right now. Luke, he's becoming a danger to the group. So who was that guy? I swear, it looked like he was holding you guys up. I figured he was with Carver. Zwykły facet. Just a guy. Yeah. If Alvin is in front of me, he takes that shot. What a fucking mess. No, troszeczkę. Maybe I am losing it. I don't know anymore. To ściągnij tą czapkę od kurde Pokemonów. What time is it anyway? Taka czapka była w Pokemonach, nie? Aż Ketchup miał taką czapkę, co nie? Damn. What's wrong? I left my watch back at the cabin. It was Pete's. He gave it to me. That's all I had left. Dobrze, że jeszcze nie zostawiłeś tego. Pod pasek. A my idziemy do tej chatki, tak? Poszukać puszki. Dawaj. Zajrzyj do środka. Są, faktycznie są. Otwórz. O, i otwarte nawet. Bez żadnej pułapki, tak będzie po prostu. Mi się wydaje, że ten gościu nie był na tyle głupi, żeby po prostu tak chatę zostawić otwartą. No, otwieraj. Pewnie klucz trzeba będzie. No. Parel znowu został reżyserzu w tym odcinku. Czyli panie reżyserzu, tutaj, masz nóż. I znowu go złam. Jak będziesz otwierała zamek, mordo. Feels pretty good. Ty tam się znasz, dobra, masz nożyk, to git. Czy mogę otworzyć nożykiem? Oczywiście, że możemy otworzyć nożykiem, subcio. Dawaj, 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 dawaj. Pink. Ładnie, brawo, myszko. Co to? Hobbit? Idealny timing. Idealny timing, gościu. Guess he did have food. Man, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. Odbiło mu. Out of control. That's what I'm saying. He keeps on like that, he's going to get one of us killed. I mean, you ever know anyone to do a thing like that? Była z nim pewna kobieta? What happened? A woman in our group. Her dad died, and then she just shot this other woman. Damn. What you do? We left her behind. Damn. Peach. Just kwinki. Niam, niam, niam. That's funny. She looks just like you. No, podobna, podobna. Hey, Clem, there's not a lot of food here, and Rebecca, well, she's eating for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but... And I'd never go against the group. But I've got to put back... Nie będę dla ciebie kłamać. I won't lie for you. Dokładnie. I'm sorry.
I shouldn't have put you in that position. No i dobrze, że Alvin to zapamiętał. On z pewnością ma wiewiórki w plecaku i Alvin i wiewiórki, co nie? Będzie je karmił. No i dobra. Poszedł nasz szaf. Ona jej dziecko i tak prawa bytu nie ma w tym świecie. Postapokaliptycznym. Aha. Także nie ma sensu je karmić, moim zdaniem. Skromnym. To co, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, 300 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Dodatkowo napiszcie w komentarzu: Alvin, gdzie masz wiewiórki, to przypnę ci serce. Trzymajcie się, cześć.